Cześć Wam tu Wąski, witam Was na Wąskim kanale. Dzisiaj razem z Tomkiem Jaroszkiem z kanału Doradca TV, a także autor bloga Doradca TV, dziennikarz ekonomiczny od 8 lat. Tak jest, od 8 lat już wykresy, ekonomia i ten obieg pieniądza. Miałem trochę tego na studiach, ale średnio, tych bardziej stosunków międzynarodowych, tej ekonomii trochę mniej, ale na tyle, żeby zrozumieć, na pewno będzie w porządku, także wy zrozumiecie, mam nadzieję. Z tego, co Tomek przygotował, już patrzę na te wykresy, ale chyba damy radę. Słuchajcie, porozmawiamy o wyborach w Stanach Zjednoczonych i jaki wpływ one mają w ogóle na gospodarkę światową, na rynki ekonomiczne, na rynki walutowe, czy bardziej właśnie inwestować w peso, bo jesteście za Hillary Clinton, czy w rubla, bo Donald Trump. Mi się tak pierwsze kojarzy, nie wiem, czy dobrze mówię, ale właśnie, że Meksykanie bardziej... To są ważne instrumenty i Rosjanie i Meksykanie patrzą na te wybory, myślę, że bardziej zainteresowani niż my. Okej, czyli złotówka będzie tak, wiesz, z perspektywy zwykłego Polaka złotówka, to tutaj nie będzie miało... My to zdecydowanie mniej odczujemy, to jeszcze nie do końca ten temat, ale cały świat patrzy na te wybory, bo jakby powiedzieć, w 2016 roku były takie dwa wydarzenia istotne w ogóle dla rynków finansowych, to jedno mamy za sobą i to był Brexit. Mhm. Bardzo burzliwy i dużo trudniejszy niż wszyscy myśleli i wszyscy analitycy jak coś prognozowali, to z reguły to nie wyszło. I drugie wydarzenie to oczywiście wybory amerykańskie, które mogą zmienić absolutnie wszystko. No właśnie, jest teoria mówiąca, jak to się mówi, okres prezydencki. A, cykl prezydencki. Cykl prezydencki, tak. Tak, jest taka starsza już teoria giełdowa, która mówi o tym, że można inwestować trochę pod ten cykl wyborczy. No bo to zresztą, jak ty wiesz, najlepiej kampania wyborcza w Stanach jest dużo, dużo inna niż nasza europejska. Ona jest długa i właściwie ten ostatni rok prezydentury już jest tak naprawdę rokiem wyborczym. I zasada była taka, że dwa pierwsze lata po wyborze prezydenta są dużo, dużo słabsze, jeśli chodzi o główne indeksy giełdowe. Giełda daje dużo mniej zarobić. Jest takim, że szok czasem, czy się zmienia całkowicie opcja polityczna, więc jest nowy prezydent, dużo się zmienia, jest duże zamieszanie i tak giełda daje w pierwszym roku mniej zarobić, w drugim również, ale za to trzeci i czwarty rok prezydentury daje zdecydowanie wyższe stopy zwrotu na amerykańskiej giełdzie. I taka była teoria. Troszkę tutaj namieszał Barack Obama swoimi dwiema kadencjami, jeśli chodzi o te wyniki naukowe, no ale też żyjemy w zupełnie innych czasach od 2008 roku, od wielkiego kryzysu. Tak, to diametralnie zmieniło zasady gry i myślę, że wielu też giełdowców patrzy na to pod kątem, kiedy się ta hossa skończy i czy może właśnie wybory prezydenckie nie będą tym punkcikiem, który zmieni całkowicie obraz rynku. Okej, czyli czy jest jakaś różnica, tak? Bo ja to będę jak najprościej próbował uprościć, bo też jest dla mnie, jak najprościej uprościć, dla mnie to też jest, wiesz, pewnie też dla naszych widzów jakby czarna magia, więc mianowicie Republikanie i Demokraci, Donald Trump i Hillary Clinton, czy w związku z tym, że na przykład zostanie Hillary Clinton na przykład prezydentem, to będzie pociągnięcie dalej jakby gospodarczego ładu, który zostanie po Obamie, czy to będzie też znowu jakaś diametralna różnica? Zasada na giełdzie jest jedna, można być bardzo prosta. Im spokojniej, tym lepiej dla inwestorów długoterminowych. Czyli Donald Trump, który nie jest spokojną osobą, może wpłynąć na rynki... Rynki bardzo nie lubią nieprzewidywalności. To jest ten moment, kiedy kapitał często ucieka z rynku i czeka, co się tak naprawdę wydarzy. No mieliśmy to też przy Brexicie, gdzie była totalna panika, no bo Brexit oznacza całkowicie zmianę zasad. Nie wiemy, ile to będzie czasu trwało, nie wiemy, co się w ogóle wydarzy dla dużego kapitału, dla dużych firm, jak się zmienią regulacje. Totalna niewiadoma. Rynki tego nie cierpią i od razu jest panika giełdowa. W momencie, kiedy wchodzi Donald Trump, ja sobie nie wyobrażam innego scenariusza niż spadki na giełdzie, panika, i tak naprawdę wielkie wyczekiwanie, bo tu nawet chciałem powiedzieć, że po prostu zmienia się kandydat i to jest po prostu republikanin ze swoją wizją, ale to jest Donald Trump. To jest zbyt trudniejsze zjawisko. Czyli w ogóle teraz te wybory, które mamy, to nie jest tylko takie, jak republikanie to będzie to, jak będą demokraci to będzie to, tylko mamy tutaj naprawdę dwóch skrajnie różnych i bardzo kontrowersyjnych kandydatów, kontrowersyjnych w sensie maile Hillary Clinton, jej całe, te wszystkie zaszłości polityczne, jej
stosunki chyba z wielkimi korporacjami i Wall Street, nie? Fedem. Ja cały czas patrzę na to z perspektywy finansowej, no bo ja nadal uważam, ten pieniądz odgrywa gigantyczną rolę w naszym życiu, a my często w ogóle o nim nie rozmawiamy, tylko tak sobie światopoglądowo, a tak naprawdę ta kasa nie decyduje. Rozmawiamy o pieniądze. Tak. I w przypadku Stanów Zjednoczonych to jest chyba najciekawszy wybór od lat, chyba najgorszy też wybór od lat, bo jednak która by to nie była opcja, no to myślę taki po prostu obywatel amerykański ma pewien problem, bo nawet jeśli Hillary Clinton mówi, że jest przeciwko wielkim korporacjom, no to i tak nie do końca wszyscy jej wierzą, biorąc pod uwagę chociażby to były ciekawe propozycje jej przyszłych ministrów do gabinetu, którzy już mówili, że dobrze by było na przykład amerykańskie emerytury, żeby zadbało o nie Wall Street. Czyli coś absolutnie abstrakcyjnego, żeby znał większy udział Wall Street w dbaniu o emerytury przyszłych Amerykanów i to jest opcja z gabinetu Hillary Clinton. Gdzie z drugiej strony Hillary mówi, że trzeba opodatkować wysokie częstotliwości handlu, czyli to odchodzi, że czy systemy komputerowe grają na giełdzie, fundusze hedgingowe zarabiają majątek i mają niższe opodatkowanie. Czyli przesyłanie większych transakcji. Czy dobrze rozumiem? Na giełdzie często grają automaty. My tego w ogóle nie widzimy. My gramy często z systemami komputerowymi. My możemy ustawić sobie, żeby nasze fundusze zmieniały się, nie fundusze, inwestycje, tak? Zmieniały się, że na przykład, jeżeli spadnie nasz, to chyba u Wapniaka nawet tłumaczyłeś, że tak, można sobie automatycznie zlecenie przygotowuje, tak, my teraz nagrywamy, a coś się dzieje na rynku i tak jakby zlecenie samo wskakuje. To teraz wyobraźmy sobie, że Goldman Sachs i wszystkie banki też mają takie systemy i one potrafią na przykład otwierać kilkaset pozycji na minutę, które otwierają kolejne i tak dalej, i tak dalej. Więc po prostu jest to handel, który daje ogromne korzyści często bardzo dużym graczom. I po prostu no, ta finansjera nie ma źle, pomimo tego, że kryzys 2008 trochę zmienił zasady i było bardzo dużo regulacji, chyba najwięcej w historii Stanów Zjednoczonych, chodzi o takie regulacje, jak pilnować tego wielkiego biznesu, tych banków inwestycyjnych. Za Obamy po kryzysie. Tak, to była w zasadzie główna jego praca przez pierwszą kadencję, wyjście z tego kryzysu i przekonanie Amerykanów, że to się nie powtórzy, bo uregulujemy tak bankowość inwestycyjną, I te zasady, te banki są zbyt duże, by upaść, tak? Żeby to się znowu nie powtórzyło, że państwo będzie zawsze dotowało wszystkie banki, cały sektor finansowy. Także to jest dosyć niebezpieczna kwestia, a wydaje mi się, że który by kandydat w tym momencie nie wchodził w grę, no to Wall Street jednak odgrywa tam dużą rolę. Nawet Donald Trump, który mówi, że wiele rzeczy trzeba zmienić, no i tak chce zmniejszyć opodatkowanie największych firm, chce znieść ustawę Franka Doda, czyli tą najważniejszą regulację po kryzysie finansowym Baracka Obamy, więc to znowu otwiera pole do nieskończonej dyskusji finansistów. Także te wybory znaczą bardzo, bardzo dużo dla Wall Street. Jeżeli dobrze zrozumiałem, cykl prezydencki, o którym wspomnieliśmy wcześniej, chodzi o inwestycje długoterminowe, a jak inwestować teraz, krótkoterminowo, jak zyskać w takim razie na wyborach? I jakie to będzie miało w ogóle na życie zwykłego konsumenta, po prostu, może Amerykanina, może Europejczyka, wiesz, impact? Czy to pójdzie w tą stronę, czy Clinton, czy... W cyklach prezydenckich chodzi głównie o tak jakby roczną stopę zwrotu. O tak, że gdybyśmy na początku roku zainwestowali jakieś pieniądze, to stopa zwrotu na koniec roku będzie w pierwszym i w drugim roku prezydenckim mniejsza niż w trzecim i czwartym. Mhm, tak brzmi teoria. Tak. Czyli jakby liczymy zwrotu roczny z inwestycji. A jak mówimy o takich, można powiedzieć, spekulacjach, no bo jeśli wchodzimy na rynek po to, żeby zarobić na wyniku wyborów, to trudno to nazwać inwestowaniem, to jest taka spekulacja, że tu zarobię, jeśli będzie taki ruch. Czyli to jest zwykła roszada, tak naprawdę ciężko jest przewidzieć, co się dokładnie stanie. No właśnie, na rynkach finansowych używa się takiego zawód spekulant, że nie do końca inwestuje długoterminowo. Niektórzy porównują, że to już trochę pod hazard jednak podchodzi, bo bierzemy jakieś scenariusze, że jeśli Trump, to silne spadki, więc... No właśnie, się... I teraz jak to obliczyć, że z jednej strony to jest właśnie hazardowe podejście, czyli właściwie to strzelasz. Albo jeden, albo drugi, albo tu, albo tam, a z drugiej strony w sumie czy to da się w ogóle obliczyć w pewien sposób, co się może stać? Znaczy da się na pewno obliczyć, jaki mamy poziom ryzyka u nas, ile jesteśmy w stanie zaryzykować, a ile jesteśmy w stanie, można powiedzieć, ugrać na tym. Tylko wydaje mi się takie spekulacje, no, to jest coś normalnego, ale dla zaawansowanych graczy. Myślę, że największe straty ponoszą ludzie, którzy nigdy nie mieli z tym do czynienia, ale stwierdzałem, że to jest dobra okazja, na Brexicie można było bardzo dużo zarobić. Też takie artykuły się pojawiały, ile to pieniędzy można było na Brexicie zarobić. Z tym, że gdyby jednak Brexitu nie było, to ten sam człowiek by te wszystkie pieniądze właściwie stracił, bo ruchy na rynkach
są bardzo, bardzo duże. A jeśli używamy na przykład instrumentów z dźwignią, to inwestujemy większe pieniądze niż faktycznie mamy na rachunku. Więc te ruchy są dla nas potwornie duże. Więc taka spekulacja może być bardzo niebezpieczna. Chodzi mi o to taka zmienność, że zaczynamy dzień od plus 3, a kończymy na minus 4. To jest dla takich krótkoterminowych spekulacji bardzo duża zmienność. Więc to jest trochę niebezpieczne. Ja bym po prostu odradzał w ogóle granie w czasie wyborów, jakiekolwiek spekulacje, okay. W szczególności początkującym, bo też tam jest trochę trudne, to chyba ty wiesz lepiej ode mnie, z liczeniem głosów. No jest, bo to nie jest jedna godzina i nagle dostaniemy wyniki wyborów. Tak, więc... no mamy ile? 3-4 strefy, czasami jeszcze Hawaje, które są odsunięte gdzieś tam na Pacyfik, więc właściwie zanim te ze wszystkich stref czasowych, zanim zamkną się lokale wyborcze, poza tym też można głosować wcześniej oczywiście. To teraz wyobraźmy sobie, że mamy jakąkolwiek otwartą pozycję na rynku finansowym i ten rynek bardzo gwałtownie reaguje na przykład pierwsze doniesienia sondażowe. Czyli to jest całe, ostatnie godziny 8 listopada będą, czyli noc z 8 listopada tak naprawdę na rynkach to będzie... No i oczywiście ten poranek, kiedy już poznamy wyniki, to zresztą Brexit też w dużej mierze dział się w nocy, kiedy spływały do nas pierwsze informacje, te rynki już reagowały. Kiedy człowiek budził się rano, no mógł mieć albo dużo w portfelu, albo bardzo mało. Więc tak jakby ta reakcja jest bardzo gwałtowna. Też europejskie rynki otwierają się tej 8-9 w zależności od rynku, więc też ten poranek może być gwałtowny. Ja zmierzam do tego, że nawet takie najbliższe dni zaraz po wyborach mogą być dużym zaskoczeniem. To, że to prognozuje się różne rzeczy, że jak Hillary to tak, jak Trump to inny werdykt, no ale 4 lata temu jak Barack Obama wygrał i była reelekcja, to też wszyscy mówili, że przecież jest teoria, że jest stabilnie, czyli druga kadencja, raczej powinno być ok. Wtedy był akurat fiscal cliff i było ogromne, była panika przez kilka dni zaraz po wyborach, bo było pytanie, czy on się dogada z kongresem w sprawie kwestii zadłużenia. Tam nałożyło się kilka czynników i pomimo tego, że niby reelekcja będzie spokojnie, tam najbliższe dni zaraz po ogłoszeniu wyborów były bardzo dużymi spadkami na giełdzie, więc nie ma co się tak jakby zafiksować na jedną prognozę, bo to rynek decyduje. Aha, czyli mimo tego, że Obama został tą drugą kadencję, to nie oznacza wcale, że nie będzie różnych turbulencji na giełdzie. Tak, absolutnie. To tak samo jak będziemy mieli radykalną zmianę z postacią np. Donalda Trumpa, to mogą być jakieś turbulencje mega nawet na giełdzie, ale to niespecjalnie musi być długoterminowa turbulencja. Oczywiście. No, cała sztuka zarabiania na giełdzie polega na dostosowaniu się do tej sytuacji, bo wszyscy pamiętają, że na Brexicie można było dużo stracić, jeśli się na przykład miało jakieś akcje. Tam były ogromne spadki zaraz po ogłoszeniu werdyktu, że jednak Brexit. Ale nie ma po nich śladu już teraz. Te rynki odrobiły te straty, także licząc w drugą stronę, kto kupował na tym dołku też pięknie zarobił. Bardzo często charakteryzuje się ten rynek tym, że zwracamy uwagę na pojedyncze informacje. Okej, ale właśnie się zastanawiam, czy to przypadkiem też nie gra z tym propagandę, że rynki mówią tak, rynki mówią śmak. To znaczy, chodzi mi o to, że przypadkiem niektóre korporacjom nie zależało na tym, że przedstawimy Brexit jako totalną zapaść i porażkę, a dzisiaj rano wstaję, odpalam Sky News i ktoś tam z WTO mówi, że tam nie ma żadnej czarnej dziury, tam normalnie będzie rynek, tam normalnie będzie dalej funkcjonować giełda, tam normalnie dalej będzie przepływ pieniędzy, inwestycji i wszystkiego. To nie jest tak, że Brexit to już koniec, katastrofa, bankrutujemy wszyscy, tylko można normalnie dalej z tym żyć i grać, tylko w inny sposób, to znaczy, że po prostu pieniądze nasze z tego, co rozumiem, firm po prostu przerzucimy tam, gdzie się to zacznie opłacać. Rynek na pewno nie ma takiego czegoś jak próżnia, czyli gdzieś idą podatki do góry, gdzieś coś zabierają, więc zaraz ten kapitał może się przenieść. Dzisiaj przy globalizacji on się bardzo szybko przenosi. Ale same komputery to robią, tak jak powiedziałeś zresztą. Ale myślę, że to jest też kwestia tego, co sobie powiedzieliśmy na początku, że ta niepewność jest często tym kluczowym czynnikiem, a to jak w długim terminie to się ułoży. W 2008 roku była totalna katastrofa. Wszyscy baliśmy się, że to jest reset systemu. I po prostu ten świat już nigdy nie będzie taki sam po tym kryzysie. Dzisiaj, kiedy jesteśmy po dwóch kadencjach Baracka Obamy i tak naprawdę 8 lat po kryzysie, mamy szczyt historyczny. Giełdy w Stanach Zjednoczonych nie były nigdy tak wysoko. Ale czy to nie jest pompowane sztucznie w takim razie?
No tu jest dużo teorii, jest takie coś jak hossa pustego pieniądza, czyli stopy procentowe są najniższe w historii, czyli ten kredyt jest no, prawie darmowy, no, on jest najtańszy, żeby pobudzić gospodarkę. Do tego tam było jeszcze kilka programów Fedu, czyli rezerwy federalnej, a propos pompowania jeszcze pieniędzy w rynek. Może chętnych to mogę odesłać, żeby to doczytać, bo moglibyśmy o tym rozmawiać jeszcze godzinami. Jasne. O tym są to już debaty. Jakby co, to jakieś linki na pewno uzupełniające tak i jest. Czy co możemy się więcej dowiedzieć w ogóle o też cyklu prezydenckim, to tam w opisie normalnie na pewno wrzucimy. Zdecydowanie, bo to jest bardzo duży temat, ale jeśli chodzi o... No najlepiej to widać na wykresie w ogóle, kiedy się zobaczy... Właśnie, tu mamy kadencję Baracka Obamy. Mamy laptopa pokazaną, tutaj, tak. Mamy pokazane dwie kadencje Baracka Obamy i mamy naprawdę... I przed mieliśmy kryzys. Tak jest, mamy końcówkę roku 2008. Tak, 2008. Dołek to jest konkretnie luty 2009, to jest uznane jako dołek kryzysu. No i od tamtego czasu jesteśmy tutaj. Czyli jesteśmy na historycznym szczycie i to możemy nawet bardzo ładnie udowodnić, pokazując ostatnie 100 lat giełdy, że również jesteśmy na historycznym szczycie. No nieźle. Więc jest z czego spadać, jak mówią też analitycy, bo jesteśmy bardzo wysoko. Jaki piękny kryzys tutaj, lata 20-30. Tak jest. I kolejny, tak można powiedzieć, dotkliwy, to jest już ten, który my za naszego życia znamy, czyli 2008 rok. Dlatego też rynki są bardzo wrażliwe i warto tutaj patrzeć na amerykański indeks, bo jak Amerykanie mają katar, to cała Europa może chorować. Tak jest, mówi się też na giełdzie, no jeśli oni będą mieć problem, jeśli oni będą mieć silną korektę albo w ogóle zacznie się bessa, to nasze rynki też to odczują. Okej, okay, a jak to się teraz ma z rynkiem walutowym? Jeżeli ktoś na przykład, właśnie to co wspomniałem, nie wiem czy trafię na samym początku, czy że peso, że rubel, czy może jakieś rynki bardziej azjatyckie, bo przecież Donald Trump cały czas mówi o tych Chinach i tak dalej. Nie? Wiadomo, że oczywiście waluty te, które dotyczą tak jakby najbliżej tych zmian, które mogą być zapowiadane, one są tak jakby... takim wskaźnikiem chociażby dla sondaży. To meksykańskie peso w tych wyborach się objawiło, bo ono nigdy nie grało aż tak dużej roli, no bo jednak dla Meksyku USA to jest naturalnie największy partner. Tak, no tak. Jak dla nas no najważniejsza jest gospodarka niemiecka tak naprawdę. Tak. I tam jeśli Donald Trump mówi, że wybuduje mur, ograniczy bardzo współpracę i tak dalej, no to ta waluta od razu słabnie i jest duży problem. To było widać po debatach. Właśnie, czyli co, mamy debatę, w której wygrywa Trump, to od razu peso w dół. Dolar umacnia się do meksykańskiego peso. To jest na przykład jedna z tych rzeczy. Ja drugą, to o której wspominałeś, ja bardzo często zwracam uwagę na rubla, bo jest on bardzo, bardzo nisko i to też tu można pokazać. Rubel do dolara, tu akurat chciałem pokazać ostatnie lata i to, że on troszeczkę odbija w ogóle w tym roku 2016. Nie, no tak, Rosja to w ogóle miała kryzys. Ale jak zobaczymy sobie ostatnie 10 lat rubla do dolara, to nie wygląda to dobrze i rosyjska gospodarka ma faktycznie ogromny problem, ale każde zawirowania na tle Unii Europejskiej czy tak tutaj Donalda Trumpa, no gdzieś tam grają jednak pod Rosję. Dobra, Tomku, tylko słuchaj, jak patrzę na te 100 lat ostatnie na tym wykresie, to hasło Make America Great Again, jak to ma się kurde z Great Again, jeżeli ona jest great jak nigdy dotąd od ostatnich 100 lat, nawet 50 lat, no dobra, tutaj było lata 90. Było kilka kryzysów, akurat na giełdzie bańka dotkomowa jeszcze w 2000 roku. Wyszło do góry generalnie, szczególnie od wielkiego kryzysu lat 30. Więc o co tak naprawdę chodzi z hasłem Make America Great Again, jeżeli patrzymy na wykres, a wszystkie, cała matematyka mówi, że ona jest great jak nigdy wcześniej. Jak poczytamy trochę amerykańskich publikacji finansowych, to też wyjdzie nam taki wniosek, że ta Ameryka jest cudowna na wykresach giełdowych, ale ten obywatel amerykański nie bardzo odczuwa tę świetność w portfelu i te wszystkie programy po 2008 roku, zresztą też te rezerwy federalne i pompowanie pieniędzy, ono daje największe korzyści rynkom finansowym. Więc tak jakby ten obywatel nieproporcjonalnie mniej odczuwa jakąkolwiek poprawę i wiele badań przeprowadzano na zasadzie, czy dzisiaj żyje ci się lepiej niż 20 lat temu, czy dzisiaj żyje ci się lepiej niż w okolicach kryzysu przed kryzysem. No i obywatel amerykański często mówi, że nie, dzisiaj jest mu trudniej. To, że giełda urosła, to nie znaczy, że urosły jego zarobki, to nie znaczy, że jego siła nabywcza pieniądza urosła, czyli że faktycznie on... Ciężko jest mu sobie poradzić do końca miesiąca, można powiedzieć. A często te regulacje nałożone na sektor finansowy też odcięły od łatwych kredytów wielu Amerykanów.
to, co zapoczątkowało 2006-2007 rok, proste gdzie każdy może dostać prosty kredyt, no dzisiaj już nie może, więc ten Amerykanin może być trochę zdenerwowany, że nie dość, że nie jest łatwo, to jeszcze nikt mu teraz już nie chce dać kredytów. Więc myślę, że to jest taki intensywny obraz tego, czego gdzieś tam nie dopowiada żadna z kandydatów na prezydenta. No właśnie, no tak naprawdę to jest wojna i walka o chyba make middle class great again powinno być. Ale żeby nie wyszło, że oboje są za tym, żeby po prostu gospodarka, w sensie korporacjonizm, albo co, public works, że będziemy mieli powtórkę z keynesizmu, czy coś w tym stylu. Mamy różne obietnice, niektóre wykluczające właściwie się... Jedna tak drugą wyklucza. Tak. Okay. Niektórzy nawet się śmieją, komentatorzy amerykańscy, że możecie głosować na Donalda Trumpa albo na kandydatkę republikanów. Jeśli chodzi o gospodarcze propozycje, to jest naprawdę przeróżnie. No i samo myślę, że Wall Street czasami nie dowierza, jak Hillary Clinton kojarzona z tymi korporacjami, z tymi bankami, która mówi, że opodatkuje dodatkowo sektor finansowy, czy że właśnie fundusze hedgingowe na pewno nie będą już mieć tak małych podatków względem innych instytucji, więc to jest czasami trochę niewiarygodne z tej perspektywy, że jednak jedni i drudzy wiedzą, że ten sektor finansowy amerykański, to Wall Street, to jest coś bardzo istotnego. A jak to będzie się miało z samym dolarem? Bo porozmawialiśmy o wszystkich walutach, ale dolar i co? Kiedyś mieliśmy system oparty na złocie. Cały Bretton Woods do lat 60., kiedy po prostu nie stykało się to z inflacją, bo już to nie można było tego utrzymać. Mm-hmm. No sorry, pieniędzy cały czas jest coraz więcej na rynku, bo cały czas Fed dodrukowuje i chyba za Obamy drukuje non-stop. Tak jest. I to jest właśnie ta polityka, której gdzieś Wall Street się boi, bo kiedyś przestaną i kiedyś trzeba będzie podnieść stopy procentowe, kiedyś trzeba będzie mniej pompować tych pieniędzy. No i teraz niektórzy mówią, że jest presja w ogóle na rezerwie federalnej, no bo jak tylko jest wspomnienie w ogóle o tym, że będą wyższe stopy procentowe, musimy z tym skończyć, to od razu mamy przeceny na giełdach, mało panikę, rynek chce po prostu tę kroplówkę finansową cały czas. Okej, okay, rzućmy okiem na złoto w takim razie. Złoto, bardzo ciekawy instrument. Już trochę spekulacyjny. Tu jest akurat od 2007 wykres, gdzie on te maksima miał 1920 ale dolarów. Czekaj, bo tutaj mieliśmy kryzys, złoto spadło i od razu się tak wybiło po kryzysie. Złoto po kryzysie bardzo, bardzo fajnie rosło do 2011 roku. Tu się mówi, że zaliczyliśmy bańkę na złocie i od tamtego czasu ono spadało. Teraz zaliczyło w 2016 roku można uznać za dosyć dobry rok dla złota. No i teraz znowu wszyscy, którzy albo mają złoto w portfelu inwestycyjnym, albo dopiero o nim myślą, czekają na Donalda Trumpa, bo złoto na rynkach finansowych to jest instrument, kiedy jest coś niepewnego. Coś się dzieje, złoto rośnie. Jest Brexit, złoto rośnie. I okay, możemy sobie zawsze tak przyjąć, jeśli coś się wydarzyło i nagle grozi w tym momencie, wpadniemy w bessę albo jakiś znowu kryzys się szykuje, to złoto jest naturalnie tym instrumentem, który w pierwszej kolejności rośnie. No tak, czyli złoto rzeczywiście jest cały czas w cenie, szczególnie gdy nie wiemy, co będzie się działo z walutami na rynku. Tak, w dużym uproszczeniu, jeśli Hillary Clinton, no to raczej znowu fani złota mogą mieć gorszy czas, bo jednak preferujące rynki finansowe, akcyjne. Jeśli Donald Trump, no to totalnie oczywiście nie wiemy, jakie będą finalne reformy względem tego, co obiecał. Więc można zaryzykować na złoto tak, i ewentualnie wydaje mi się, że to jest taka jedna, no oczywiście jak każda spekulacja ryzykowna, ale jakbym miał wybrać jakikolwiek instrument, to jeśli w tym momencie ogłaszają Donalda Trumpa zwycięzcą wyborów, to bym się zastanowił nad pozycją na złocie. Okej, okay, dobra. Czy w takim razie uważasz, że właśnie taki młody widz, czy w ogóle osoba, która chce się, no, chyba każdy powinien się interesować swoim portfelem, ale czy w takim razie powinien się interesować nie tyle co swoim portfelem, co portfelem rynków? Czy powinniśmy w ogóle patrzeć na to, czy w ogóle warto to obserwować, nawet jeśli nie inwestujemy? No, dla mnie to jest mój chleb powszedni, rynki finansowe, więc też patrzę na to jako ten element, który w dużej mierze decyduje o naszym życiu, jakkolwiek to może jakoś źle brzmi, że korporacje rządzą światem i tak dalej, no ale w dużej mierze to się najbardziej na nas przekłada, bo to, że nasze na przykład jakieś fundusze emerytalne są mają
instrumenty finansowe, czy to tak samo w Stanach Zjednoczonych, czy to, że nasza giełda zawsze patrzy na giełdy te większe, te niemiecką obok, te amerykańską, więc to się bezpośrednio zawsze przekłada. Wszystko ma na praktykę się przekłada. Znaczy, chcesz kupić mieszkanie, to w zależności w jakim okresie, co się dzieje na świecie, tak, to może być kryzys nieruchomości, czymś tak naprawdę wywołany. No teraz znowu wspominaliśmy ileś razy Brexit, to dotyczy setek tysięcy obywateli polskich, którzy zarabiają w funcie. Tak, dlatego jest to tak ważne, mówimy o tym, bo na pewno wiele osób też z Wielkiej Brytanii ogląda. Wiem, bo patrzymy w analityki, ktoś tam na pewno, nasza Polonia za granicą, więc rzeczywiście jest to też ważne dla Polaków, nie? I też jest chyba ważne dla Polaków żyjących i też nie mieszkających w Stanach Zjednoczonych, bo to jest nasz jeden z największych sojuszników, można ale powiedzieć. Ale będzie niestety, to czy zmieniające niestety się prawo, mogą to być zmieniające się stosunki gospodarcze. Teraz znowu jest CETA oczywiście z Kanadą, tak, to może umowa być wszystko, oczywiście, TTIP ze Stanami, cała wojna, można powiedzieć, gospodarcza między USA a Chinami, to też będzie wszystko na nas wpływać i nawet tak przekładając na prosty portfel, mówimy o niskich stopach procentowych i wszyscy krzyczą, dlaczego te złe banki dają tak mało na lokatach. Bo są niskie stopy procentowe, tylko trzeba pójść krok dalej, zobaczyć jak to działa. Więc te finanse otaczają nas kompletnie cały czas. Nawet cena sprzętu, na którym teraz to nagranie nagrywamy, może być tak naprawdę większa lub mniejsza w zależności od tego, jakie będą stosunki handlowe przy polityce nowego prezydenta lub pani prezydenta. No właśnie, czyli podsumowując, wybory w Stanach Zjednoczonych są tak samo ważne na giełdę, jak wszystkie inne, grubsze wydarzenia, o których wspomniałeś, czyli tak samo jak motyl, który gdzieś tam skrzydełkami na drugim końcu świata sobie coś tam porobi, to może wywołać tsunami, zawali na przykład całą Japonię, Tajwan, fabryki, dlatego sprzęt, którym nagrywamy, może być na przykład boom, o wiele bardziej droższy. Czyli powinniśmy się interesować. Gdybyśmy mówili o efekcie motyla, to wybory prezydenckie będą największym motylem ostatniej dekady na rynkach finansowych. Naprawdę ten wybór może całkowicie zmienić obraz rynków finansowych i warto z perspektywy nawet obserwatora po prostu pilnować tych swoich pieniędzy, obejrzeć, zobaczyć co się wydarzy i dopiero wtedy no dobra, zrobić. Wybory 8 listopada, więc będziemy obserwować nie tylko rynki, wszelkie wyniki i zobaczymy co się będzie działo. Dzięki Tomku za rozmowę. Dzięki serdeczne.